Cześć, witam Was po nowym roku. W nowym roku planuję zrobić dwie nowe playlisty. Z pierwszą dzisiaj ruszamy. Druga będzie bardzo interaktywna i będzie wymagała trochę Waszej pomocy. Ta playlista, którą dzisiaj zaczynam, będzie omawiać choroby welonów. Do tej pory uważałam, że nie jestem najlepszą osobą, która mogłaby wypowiadać się na tematy welonów, bo nie mam żadnego stopnia medycznego, a choroby nie są częste u mnie w akwarium. Jednak pomyślałam, że dobrze jest zrobić takie kompendium wiedzy, każdy odcinek poświęcić oddzielnej chorobie, żeby wiedzieć, na jakie sygnały zwrócić uwagę, jakie mogą być symptomy i jak leczyć te choroby. To zupełnie co innego niż diagnozowanie chorób przez internet, więc myślę, że taka forma będzie ok. W dzisiejszym odcinku zaczynam od bardzo prostego pasożyta, który to jest pierwotniakiem i wywołuje popularną rybią ospę. Ichtyofthirioza, czyli ospa rybia. Jest to jedna z najczęstszych przypadłości naszych welonów. Jak ją poznać? Jakie są objawy? Oczywiście najczęstszym objawem, który obserwujemy, są białe kropki charakterystyczne na skórze ryby. Te kropki powstają na skutek tego, że pasożyt irytuje strasznie skórę i namnaża się, więc ryba też namnaża na skórę, który będzie ją chronił i stąd właśnie te białe kropki. Białe kropki oczywiście są łatwo zauważalne na ciemnych rybach, chociaż muszę Wam powiedzieć, że to może ciekawostka, ale nie zawsze w tej chorobie białe kropki będą obecne. Tak naprawdę pierwszym sygnałem, który powinien nas zaniepokoić, jest to, że ryba jest letargiczna, unika jedzenia, czasem ociera się o przedmioty i czasem ociera się tak mocno, że może sobie się poranić albo na przykład oberwać sobie łuski. Niektóre zainfekowane ryby będą miały też bardzo dziwne, gwałtowne ruchy, to po angielsku nazywa się flashing. Tak jak mówiłam, ten pasożyt atakuje głównie skórę i płetwy, natomiast może się zdarzyć tak, że zaatakuje skrzela czy nawet gałkę oczną. Kiedy pasożyt siedzi w skrzelach, nie zawsze te białe kropki będą obecne, ale tutaj mamy też całą gamę innych objawów. Ryba będzie szukała tlenu, więc może przebywać w górnych partiach zbiornika, gdzie to natlenienie jest największe, może próbować złapać powietrze z tafli wody itd. Kiedy pierwotniak ten atakuje skrzela, blaszki skrzelowe się zlepiają, ograniczając przy tym przepływ tlenu, więc ryba dusi się. Możemy przy tym też zauważyć, że skrzela robią się czerwone, takie obrzęknięte i pokryte dużą ilością śluzu. Oczywiście większość pasożytów atakujących skrzela będzie dawać podobne objawy, więc to nie jest objaw charakterystyczny tylko dla ospy. Kolejną ważną rzeczą jest to, żeby nie pomylić wysypki tarłowej z ospą. Wysypka tarłowa występuje tylko na skrzelach, ewentualnie na płetwach piersiowych u samców, kiedy są gotowe do rozmnażania. Z kolei ospa, te białe kropki są charakterystyczne na całym ciele, mogą się zaczynać na przykład od płetw. To, jak już zaobserwujemy kropki, to już jest bardzo późna faza infekcji. Innym schorzeniem czy inną przypadłością welonów, zwłaszcza tych, które mają kaptur, jest to, że podczas intensywnego wzrostu kaptura też na głowie robią się białe kropki. One czasami mogą być nawet z takim ciągnącym robaczkiem, jak ja to mówię, ale jest to zupełnie naturalne, jeśli tylko dotyczy to kaptura u takich ras, które mają kaptur, jak na przykład oranda, ranchu, lionchu, to wtedy jest to zupełnie naturalne i prawdopodobnie jest to tylko związane z wzrostem kaptura. No dobra, a jak wygląda i jaka jest charakterystyka tego pasożyta? W największym stadium rozwoju średnica tego pasożyta może osiągać nawet 1 mm. Ma on kuliste ciało i też jest pokryty gęsto rzęskami, stąd właśnie jego nazwa kulorzęsek. Stadium inwazyjnym jest pływka, która ma wielkość 0,02 mm. W odpowiednich warunkach szuka ryby i osadza się na jej skórze, płetwach, w jamie gębowej, w skrzelach, a nawet w oku, dokładnie w rogówce. W każdym wypadku pasożyt ten przenika pod nabłonek czy skórę i tam pasożytuje, żyje właśnie ze swojego gospodarza. Tempo rozwoju tego pasożyta jest ściśle związane z temperaturą, jaka panuje w naszym zbiorniku. Dla przykładu w 15 stopniach wynosi około 10 dni, w 25 stopniach to będzie około 5-6 dni. Z kolei ginie w 32 stopniach, w temperaturze 32 stopni w przeciągu kilku godzin. Po tym jak osiągniesz odpowiedni wzrost, pasożyt odpuszcza ciało ryby i wędruje sobie na nasze roślinki, na ścianki akwarium, na wszelkie stałe elementy i tam po prostu dalej się rozmnaża.
Warto też dodać, że właśnie w tym stadium jest bardzo trudny do eliminacji. I też cały ten cykl może się powtarzać wielokrotnie po prostu. Namnaża się, jest na rybie, namnaża się, wychodzi sobie, namnaża się dalej, idzie dalej, szuka następnej ryby i tak dalej. Jego cykl życiowy praktycznie cały czas właśnie takie koło zatacza. No więc jak rozpoznać, że na pewno mamy do czynienia z kulorzęskiem? Jak widzieliście, jest cała gama objawów, które zwiastują kulorzęska, ale nie są one jednoznaczne i jednolite właśnie z tą infekcją. Najbardziej charakterystyczne są oczywiście białe kropki, chociaż nie są one jedyną chorobą, w której występują. Jedyną pewność da nam oczywiście badanie pod mikroskopem, kiedy to pobieramy próbkę śluzu ryby i obserwujemy, jak wygląda. Kulorzęsek, tak jak wiecie, ma taki właśnie okrągły kształt z rzęskami. Można go obserwować już nawet w dosyć małych zbliżeniach, nawet 40 razy 60 czy do 100. Oczywiście dobrze byłoby też zbadać, wziąć biopsję skrzeli do takich badań, ale oczywiście w domowych warunkach, kiedy ryba jest żywa, jest to bardzo trudne, czy wręcz prawie niemożliwe, ale jeśli mamy jakieś śnięte ryby, to można sobie właśnie takie eksperymenty też robić. No teraz najważniejsze, czyli leczenie. Jak go leczyć? Pasożyt ten atakuje ryby słabe, które mają nieodpowiednie warunki bytowe, są zestresowane, mają może złe parametry wody, więc najczęściej też atakuje ryby, które kupujemy i przyprowadzamy do domu. Dlatego tak ważna jest kwarantanna, żeby zapobiec namnażaniu się tego pasożyta. Jak wiecie, rybka, która jest w podróży, załóżmy, że zamawiamy nawet rybkę z zagranicy, z Tajlandii, ta rybka idzie sobie kilka dni, jest bardzo zestresowana, ma ciągłe zmiany temperatury, zmiany ciśnień itd. I wiadomo, że na tej rybie mogą występować jakieś pasożyty, ale właśnie wtedy, kiedy ryba jest słaba, ten pasożyt atakuje i się namnaża. Dlatego naszym najważniejszym zadaniem jest prewencja, czyli zapobieganie namnażeniu się takich pasożytów przez unikanie sytuacji stresowych ryb, czyli też właśnie częste podmianki wody, dbanie o odpowiednie parametry, niestresowanie ryb, ale także bogata i zróżnicowana dieta. Najważniejsze jest to nie tylko przy tym konkretnym pasożycie, ale ogólnie, żeby starać się budować naturalną odporność ryb. Jest kilka rodzajów terapii, jak radzić sobie, kiedy już mamy tego pasożyta u nas w domu. Są terapie mniej i bardziej inwazyjne. Te mniej inwazyjne skupiają się na użyciu na przykład wysokich temperatur, czyli w okolicach 30 czy nawet ponad stopni Celsjusza. Oczywiście wiemy, że welony uchodzą za ryby zimnowodne, jednak to jest taka sprawa trochę płynna i śliska, dlatego że welony świetnie odnajdują się w różnych temperaturach, zarówno w kilkunastu stopniach Celsjusza, jak i nawet do 30 stopni. Ale ważne jest to, że jeśli będziemy chcieli podnosić temperaturę w naszym zbiorniku, żeby robić to stopniowo, żeby nie zszokować ryby. Przy wysokiej temperaturze musimy pamiętać też, że jest mniejsze natlenienie akwarium i musimy zapewnić dodatkowe natlenienie oraz przyspiesza metabolizm ryby, więc prawdopodobnie trzeba będzie tą rybkę częściej karmić. Warto też dodać, że kiedy będziemy podwyższać tą temperaturę i nią manewrować, może się okazać, że pasożyt nabierze też ekspresowego tempa w namnażaniu się. Ta metoda może być ok, ale warto też wspomóc się lub też mieć na wszelki wypadek inne dostępne środki. Jednym z nich jest też sól akwarystyczna, która będzie dobra zarówno do kąpieli długotrwałych, jak i nawet i lepiej krótkotrwałych, ale za to o większym stężeniu. Inne popularne środki lecznicze to na przykład chloramina T lub połączenie chloraminy T i formaldehydu. Z chloraminą T jest tylko taka jedna uwaga, że jest to środek dosyć ostry i zabija zarówno pasożyty, jak i bakterie, ale zwykle jest sprzedawany w postaci proszku i jest to proszek raczej przeznaczony do użytku na oczka wodne, gdzie będziemy potrzebowali wagi aptecznej, żeby odmierzyć, bo tam są naprawdę minimalne ilości potrzebne. I ważne jest to przy stosowaniu chloraminy, że też trzeba mieć bardzo stabilne parametry, zwłaszcza jeśli chodzi o pH i twardość. Inne środki to formaldehyd, kwas humusowy, kwas nadoctowy, siarczan miedzi, nadmanganian potasu, skuteczny chociaż dla rybek taki sobie, może być trujący, zieleń malachitowa i błękit metylenowy.
Ja osobiście miałam raz ospę w akwarium, to było zaraz po tym, jak kupiłam kapitana. Jak pamiętacie, może oglądaliście, przywiozłam go ze sklepu zoologicznego, który był dosyć daleko od mojego miejsca zamieszkania i kapitan mieszkał sobie z pięknymi skalarami, które to miały bardzo wysoką temperaturę. Nasza droga do domu była w zimie, to była zeszła zima, chyba końcówka lutego. Nasza droga była długa, za ten czas się wychłodził akwarium, które kupiłam razem z rybą. Było jeszcze w stopniu przygotowania, więc to było wszystko robione na szybko. Pełno błędów, jak zwykle, oczywiście tam było popełnianych. No i w każdym razie po kilku dniach biedny kapitan dostał takiej ospy. Już nawet nie pamiętam, czym go teraz leczyłam, ale wiem, co bym teraz użyła. Zaraz wam o tym powiem. W każdym razie ospę wspominam całkiem miło, bo była to łatwa i przyjemna choroba. Kilka dni na leków i wszystko mu przeszło. Nie przeszło na inne ryby. Ale tutaj ważne dwa powody, dla których to się stało. Na pewno pierwsze, gwałtowne zmiana temperatury, druga nieustabilizowane akwarium, bo co z tego, że filtry przekładałam, jak to była dużo większy litraż. No i katastrofa gotowa, na szczęście wszystko dobrze się skończyło i kapitan, jak wiecie, do dzisiaj ma się świetnie. Ja zazwyczaj unikam podawania leków i podawania jakichś super receptur, bo też nie chcę brać odpowiedzialności za to, że ktoś źle zdiagnozuje sobie rybkę na podstawie mojego filmu. Gdyby u nas przydarzyła się teraz ospa lub jakikolwiek inny pierwotniak, bo to właściwie są leki na oba, to użyłabym jednego z dwóch. Pierwszy to jest WS3 King British. Ten lek jest bardzo dobry i można go u nas przynajmniej kupić w każdym sklepie, ale widziałam go na Allegro, specjalnie sprawdzałam, czy jest w Polsce. Ma trzy składniki, zieleń malachitowa, akryflawina, to jest bardzo dobre, bo zwłaszcza jeśli rybka się intensywnie ociera i ma jakieś rany albo właśnie traci łuski i tak dalej, to świetnie będzie też zapobiegać przed infekcjami bakteryjnymi i ma też siarczan chininy. Jak wiecie, chinina była nawet używana na malarię, która też jest zresztą pierwotniakiem. Także to jest mój wybór numer jeden, zwłaszcza u takich ryb, które bardzo mocno się ocierają. Stosowałam to też u Guinnessa. To był też pierwszy środek, który mu pomógł. A druga rzecz to jest kombajn FMG, czyli formaldehyd malachit green, czyli zieleń malachitowa i formaldehyd. To jest, jak widzicie, lekarstwo akurat dla karpikoi i ono ma dosyć porządne stężenie. Na rynku jest jeszcze jedno lekarstwo, które się nazywa Metfin, z dużo mniejszym stężeniem, ale to jest właśnie takie kombo, jak mamy naprawdę sytuację tragiczną czy patową, to można użyć i to jest właśnie też nie wymaga podnoszenia, żaden z tych leków nie wymaga podnoszenia temperatury wody, po prostu sobie działa i to są środki, których można używać w zimnej wodzie właśnie do welonów, do karpikoi, do oczek wodnych. To tyle na dzisiaj. Dajcie znać, jak wam się podobała taka forma. Czy chcielibyście więcej informacji, czy może skrócić to i tylko objawy i leczenie. Te filmiki są dla was, także czekam na wasz odzew. No i oczywiście, jak zwykle, do zobaczenia w następnym odcinku.